Jacqueline Skowrońska, Bartosz Łyżwiński. Dzień dobry Państwu. To jest Telewizja w Polsce, poranek Telewizji w Polsce. Jesteśmy w centrum wydarzeń, gdzie tematy najważniejsze. Jednym z takich tematów list. List prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego do premiera Donalda Tuska, który został już wysłany. O tym poinformował Narodowy Bank Polski. O liście do szefa rządu Glapiński mówił w wywiadzie dla Financial Times. Nie zmienia to faktu jednak, że do Sejmu wpłynął wniosek o postawienie przed Trybunałem Stanu profesora Adama Glapińskiego, prezesa Narodowego Banku Polskiego, a Piotr Andrzejewski, były wiceprzewodniczący Trybunału Stanu, na antenie Telewizji w Polsce tak określił to, co w tej chwili dzieje się w naszym kraju. Mamy do czynienia w Polsce z, no nie waham się tego powiedzieć, z zamachem na praworządność, państwo prawa i spójność obowiązującego systemu prawnego. To są działania, które mówią, że tak naprawdę organ najwyższy, regulujący zgodność prawa z konstytucją, w Polsce nie jest uznawany przez większość sejmową. I w ten sposób jest to negowanie zasady praworządności w funkcjonowaniu organów państwa. To profesor Piotr Andrzejewski, były wiceprzewodniczący Trybunału Stanu u Aleksandry Jakubowskiej, ale wczoraj gościem Telewizji w Polsce był także premier Mateusz Morawiecki, gościem specjalnym. Wiele było na temat sytuacji związanej z przeszukaniami czołowych polityków suwerennej Polski, ale premier Morawiecki odnosił się także i właśnie do kwestii tego wniosku. Wniosku o Trybunał Stanu dla profesora Adama Glapińskiego. Posłuchajmy. Jako główny grzech pana prezesa Glapińskiego przytaczają to, co powinno być jego główną zasługą, a mianowicie aktywny udział w ratowaniu gospodarki w czasach absolutnie kryzysowych, absolutnie ekstraordynaryjnych, jak COVID, jak wojna na Ukrainie, jak kryzys energetyczny czy inflacyjny. Wtedy Narodowy Bank Polski stanął na wysokości zadania i zrobił to w zakresie polityki monetarnej i polityki finansowej, co robi Europejski Bank Centralny, co robi Bank Anglii, co robi Bank Japonii od wielu, wielu lat. Jedziesz na święta samochodem? Jadę. Jadę, no to myślę, że już jutro, gdy tylko wyjdę z tego studia, wsiądę do mojego wspaniałego samochodu, którego marki tu wymieniać nie będę, żeby reklamy nie robić, ale jadę. No to wiesz, że ten wyjazd będzie cię drogo kosztował. 5,19 za 95? No tak miało być, ale tak niestety nie jest. Według ekspertów benzyna będzie coraz droższa. W najbliższym czasie zdrożeje o 10 groszy na litrze, a olej napędowy o 5 groszy. Do tego odnosił się między innymi, no jak na to wszystko wskazuje, ekspert od rynku paliw, poseł Sławomir Nitras, minister sportu, i stwierdził, że premier Donald Tusk w tym względzie, a więc cen paliwa, niczego nie obiecywał. Proszę pana, Donald Tusk w kampanii mówił o tym, że gdyby nie zawyżanie ceny przez Obajtka, to wtedy paliwo byłoby po 5 zł. Cenę paliwa ma ustalać rynek. Natomiast nie jest tak, że dzisiaj Tusk obniża sztucznie, albo Tusk obniża podwyższa sztucznie, bo taką ma potrzebę. No to teraz posłuchajmy wypowiedzi Donalda Tuska, kiedy jeszcze był kandydatem na premiera. Właśnie słowo się rzekło. W kwestii paliwa słowo się rzekło. Naprawdę, uwierzcie mi, byłem premierem. Wiem, na czym polegają te mechanizmy. Wystarczy jedna prosta decyzja, żeby benzyna w Polsce kosztowała nie ponad 6 zł, tylko 5 zł. Mam bardzo konkretne rozwiązanie, które mogłoby dzisiaj spowodować, że benzyna jest naprawdę po 5 zł. I to nie są żadne cuda. Dziennikarka zadała mi pytanie, a gdyby pan był premierem, to po ile byłaby benzyna? Ja powiedziałem 5,19. I mogę to dzisiaj powtórzyć. Znaczy, tak, dzisiaj benzyna byłaby po 5,19. A my zmieniamy temat. Koniec przeszukań ABW na zlecenie prokuratury w domach polityków suwerennej Polski. 7 osób w sprawie dotyczącej Funduszu Sprawiedliwości usłyszało zarzuty. Dodajmy, wśród tych osób nie ma polityków suwerennej Polski, do których domów wtargnięto.
A metody, jakimi podczas tych przeszukań posługiwały się służby, wciąż wzbudzają szereg komentarzy wśród opinii publicznej. Tak, agenci bezpieczeństwa wewnętrznego co prawda zakryli kamerę w domu Zbigniewa Ziobry, ale zanim to zrobili, no to kamery zdążyły zarejestrować to, co robili na jego posesji. Po prostu wywalono drzwi i ponad pół dnia, póki nie przyjechał Ziobro, nikt nie wie, co oni tam dokładnie robili. Dlatego tak bulwersujące jest to, co państwo zobaczycie teraz. Widzicie tutaj, jak służby zakrywają kamery. W sumie zakryto 11 kamer wewnętrznych i zewnętrznych. Złamano zasady, wszystkie zasady cywilizowanego państwa. Ponieważ ewidentnie nie chciano, aby ktoś patrzył im na ręce, jak włamują się do domu. No bo skoro nie mają nic do ukrycia, dlaczego zakryli kamery i nie podjęli próby kontaktu, aby zrobić to wszystko zgodnie z prawem, aby ktoś patrzył im na ręce? No właśnie, te pytania będziemy już teraz kierować w stronę państwa i naszego gościa. Michał Woś, poseł Suwerennej Polski, w którego domu, w którego pokoju poselskim także do takich przeszukań doszło. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie pośle, czy pan jest w hotelu poselskim? Już pan mógł wrócić do tego pokoju? A jeśli tak, to co pan tam zastał i czego brakuje? Znaczy, ja powiem tak, że to jest po prostu bandyckie metody i to widzimy. Pod pretekstem jakichś zeznań, o których nikt nic nie wie, wtargnięto do domu czterech polityków, a to mnie do hotelu sejmowego, tylko z jednego powodu. Ja w czasie wczorajszego przeszukania w miejscu mojej nieruchomości, mojego miejsca zamieszkania, nie byłem na miejscu, bo już byłem w drodze do Warszawy. I wróciłem, usłyszałem, że weszli do domu, więc wjechałem samochodem, cofnąłem się, wróciłem na miejsce, ale gdy wróciłem na miejsce, służby już nie działały. Pod moim domem postawiono jakąś bezpiekę, jakieś dwie osoby, które tajniaków, którzy czekali na jakieś dyspozycje. Powiedziałem im, że jestem, że jak chcą coś dokończyć, jestem na miejscu, proszę bardzo. Ja zakładam, że po prostu mnie nie zastali, więc musieli zrobić pokazówkę, żeby mnie zastać. I dlatego potem pojechałem, wróciłem z powrotem do Warszawy, ale już wróciłem do Warszawy po godzinie 22, czyli w kodeksowym trybie, w porze nocnej tak zwanej, czyli służby nie mogły już wejść. Zaplombowali moje drzwi do hotelu sejmowego, a Straż Marszałkowska zabroniła mi, odmówiła wydania kluczy do tego pokoju, mówiąc, że marszałek im zabronił, Straż Marszałkowska nie zabroniła, bo takie jest ustalenie z ABW. No, skandaliczne, zostałem tak jak stałem, z niczym w środku nocy właściwie. I dopiero rano te ABW weszło i oczywiście musiało prężyć muskuły na całą Polskę. Rzucili informację, że przeszukują hotel sejmowy, a nic mi nie wzięli. Koniec końców zabezpieczyli laptop. Pokazałem, że na tym laptopie nie ma nic wspólnego z Ministerstwem Sprawiedliwości. Jest kilka plików zupełnie niezwiązanych nawet z polityką i jeden, gdzie miałem notatki na przesłuchanie w sprawie komisji Pegasusa, która była wczoraj. No jestem przekonany, że to ich działanie właśnie dotyczyło tego, żeby przejąć moje notatki, żeby przejąć, nie żebym nie był przygotowany, żeby wyprowadzić mnie z równowagi i żeby przykryć ten blamasz komisji, którą zafundował tej komisji prezes Jarosław Kaczyński. Natomiast zachowanie było skandaliczne z dwóch powodów. Po pierwsze, postanowienie wydała prokurator, która nie ma nic wspólnego z byciem rzetelnym prokuratorem, która jest neoprokuratorem niewłaściwie, nielegalnie awansowanym. Ostatnio tak do prokuratury krajowej, czyli nieskutecznie, ale po drugie, na postanowieniu, które mi okazano, ja w nocy spytałem Straż Marszałkowską, czy postanowienie zawiera hotel sejmowy, Sejm, czy pokój w hotelu sejmowym. Zapewnili mnie, że tak, że widzieli, że na pewno, w związku z tym jest to zaplombowane i tak dalej. Rano, kiedy mi okazano to postanowienie, wyszło na to, że nie ma tam hotelu sejmowego, to było postanowienie na moje miejsce zamieszkania, a mimo tego, mimo tych braków formalnych, weszli do tego pokoju i bez podstawy prawnej bezprawnie zaczęli dokonywać przeszukań, mimo że, jak mówiłem, ja tutaj nic nie mam poza paroma prywatnymi rzeczami związanymi z codziennym życiem. Panie pośle, słyszeliśmy też od pana kolegów te informacje, które budziły co najmniej, nazwałabym to, zdziwienie, właśnie odnośnie tych przedmiotów, które były zabezpieczane. Dariusz Matecki mówił o zdjęciach rodzinnych, pamiątkach rodzinnych. Wiemy też, co działo się z tabletami, z urządzeniami elektrycznymi dzieci Zbigniewa Ziobry. Po co? No po pierwsze, pokazówka. Tu chcę przykryć swój blamasz 100 dni, 100 kłamstw, a nie 100 konkretów.
chce pokazać nieudolność, odwrócić uwagę opinii publicznej od własnych rządów, dać upust, skoro nie ma chleba, to są igrzyska, skoro nie ma konkretów, to będzie ściganie polityków, dać upust rządzy, jego zapleczu politycznemu i tym wszystkim sokom z buraka i powiedzmy rozgrzanym głową, które tam są, ale też zastraszyć. Znaczy Tusk powiedział, że jego głównym celem jest zniszczenie w Polsce opozycji, zniszczenie Zjednoczonej Prawicy, Prawa i Sprawiedliwości, suwerennej Polski. Jest taka metoda w służbach, w sowieckich służbach się nazywała, na śmierdzącego śledzia. Czyli komuś się podrzucało jakiegoś śmierdzącego śledzia, a potem jak się wyjmie tego śledzia, to i tak ta marynarka czy te ciuchy gdzieś tam, ta kieszeń dalej śmierdzi. Tak jest w tym przypadku. Nie chodzi oczywiście o zepsutą rybę, ale chodzi o to, żeby mówić, że ten kradnie, ten ma przeszukania, do tego weszła ABW i przykleja się ta łatka, wywołuje się ten ferment, żeby obniżyć poziom zaufania do opozycji, która mu patrzy na ręce, i do własnych krytyków. A to on łamie prawo, bo dzisiaj wypłynęła gigantyczna informacja, że prokurator Wrzosek, zaangażowana w zamach na media publiczne, wydając postanowienia, wysyłając wnioski do sądu, korzystała z pism, które nie były przygotowane przez nią, które dostała mailem od pana Sienkiewicza, jak słyszymy w mediach, i które były przygotowane przez jakąś kancelarię prawną, która w tej chwili czy wtedy obsługiwała media i te neomedia, tak, i tych nowych uzurpatorów. I to jest realny blamasz. Czyli oni wiedzieli, że złamali prawo, wiedzieli, co zrobili, dlatego przyspieszyli zamach na prokuraturę i dlatego teraz odwracają uwagę opinii publicznej, atakując tych, którzy zawsze działali zgodnie z prawem, pilnowali praworządności i działali tak, jak prawo na to pozwala. Czy teraz prawo jeszcze może być po panu w stronie? Mam na myśli tutaj posłów Romanowskiego, pana ministra Ziobrę, pana posła Mateckiego, bo pewne wydarzenia już miały miejsce. I teraz jaka będzie wasza reakcja? Co możecie zrobić i co chcecie zrobić w tej sprawie? Czy my oczywiście poskładamy zażalenia, wykorzystamy przysługujące nam prawnie czynności, złożymy zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa na pewno, ale no, ta prokuratura i tak wszystko skręci. Ale każda władza się kiedyś kończy, jak odwróci się los, kiedy Polacy zdecydują o tym, żeby odsunąć Tuska od władzy, wtedy te ich bezprawie będzie po prostu rozliczone. Ja też poinformowałem wczoraj wykonujących czynności, że łamią prawo. Odmówiłem podpisania protokołu. W protokole wskazałem dokładnie, poinformowałem, dlaczego to prawo łamią, i w związku z tym poniosą odpowiedzialność. Natomiast w Polsce prawo przestało obowiązywać. Już nie mamy praworządności. Mamy wolę polityczną, opinię prawną, uchwały Sejmu. Oni nie działają zgodnie z ustawami, tylko działają na podstawie tego, co im się wydaje. Prawo takie, tak jak tu cytuję Tuska, jak my je rozumiemy. Albo Bodnara działamy, a później znajdziemy jakąś podstawę prawną. Panie, w związku z tym no, to jest zupełnie działanie nielegalne. Co więcej, przecież te przeszukania, dziwne zabezpieczenia, no to skąd mamy wiedzieć, czy czegoś nie podrzucili, jakiegoś dokumentu, jakieś pluskie. No, ja zupełnie nie ufam Tuskowi i jego służbom. Panie pośle, chcielibyśmy jeszcze poprosić o komentarz dotyczący komisji Pegasusa. Zeznawał pan wczoraj przed tą komisją. Co tam się działo, że po kolei wszyscy posłowie Prawa i Sprawiedliwości byli albo wykluczani, albo wychodzili? Jak by pan ocenił to, co tam miało miejsce, tę sytuację, która tam miała miejsce? Znaczy, w sposób oczywisty po ostatnim blamażu, po masie komentarzy, jak źle ta komisja funkcjonuje, przewodnicząca podjęła decyzję, że musi bardziej poprężyć muskuły i w związku z tym pokazała prawdziwą twarz. Na koniec został Trybunał Ludowy, jakiś komisariat ludowy, gdzie sami członkowie koalicji 13 grudnia mnie przesłuchiwali. A ja im wykazałem, spokojnie wykazałem, że się nim mylą, absolutnie się mylą i wprowadzali opinię publiczną przez wiele lat w błąd, przeprowadzając operację specjalną wręcz dotyczącą Pegasusa. Mianowicie próbowali wmówić ludziom, że funkcjonuje jakiś system masowej inwigilacji, co jest nieprawdą. To jest normalna kontrola operacyjna. Po drugie, o wszystkim zawsze decydowały sądy, co potwierdził przecież pan Bodnar, puściłem im tą wypowiedź pana Bodnara. Po trzecie, mówią, że fundusz nie mógł tego sfinansować, bo CBA może być finansowane wyłącznie, słowo wyłącznie jest kluczowe, z budżetu państwa, a w ustawie nie ma słowa wyłącznie. I nawet, i wczoraj to pokazałem, dyrektor Departamentu Prawnego od pana Kwiatkowskiego wykazała opinię prawną w trakcie kontroli, gdzie powiedziała, że absolutnie to jest dopuszczalne, nie ma wątpliwości, że fundusz może być finansowany z innych źródeł, jeżeli jest ku temu podstawa. A ta podstawa była w kodeksie karnym wykonawczym, więc oni wmówili społeczeństwu, że jakby każdy jest podsłuchiwany. A ja gwarantuję, i to powiedziałem też na komisji, Pegasus zwalczał terroryzm, rozbił siatkę szpiegowską 16 szpiegów,
dotyczył, 12 przypadków dotyczył postępowań o zabójstwa, o morderstwa. W połowie przypadków był stosowany, a w roku najgorętszego używania to było około 200 kontroli operacyjnych. 200 na 40 milionów, 400 milionowy kraj. Panie pośle, bardzo serdecznie dziękujemy za rozmowę. Naszym gościem Michał Woś, polityk Suwerennej Polski, jeden z tych parlamentarzystów, którego mieszkanie postanowili przeczesać funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Życzymy mimo wszystko miłego dnia i dziękujemy bardzo za rozmowę. Dziękuję, wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego, bardzo serdecznie dziękujemy, a państwu dziękujemy tylko na chwilę. Widzimy się już za moment na antenie telewizji w Polsce. Trwa poranek. Do zobaczenia.